Dobra, witam w kolejnym odcinku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kontynuujemy. Spider-Man, Marvel, Spider-Man. Zbliżamy się do końca. Tak mi się wydaje. Chociaż nie chciałbym, bo naprawdę gra jest naprawdę świetna i świetna jest ta fabuła, ale już praktycznie mamy wykonane 80%, 75% fabuły głównej, więc no, niewiele nam zostało. Ale będziemy kontynuować. Więc MJ ma trop w związku z surowicą przeciw oddechowi diabła. Mam nadzieję, że udaje się ją zlokalizować. A więc co, w poprzednim odcinku pamiętacie, MJ zlokalizowała nie tylko czym jest oddech diabła, dowiedziała się nie tyle gdzie jest laboratorium, ale dowiedziała się też jak stworzono Mistera Negative. I dlaczego tak Martin Lee, czyli Mr. Negative, pała zemstą do Normana Osborna. Także kontynuujemy. No i przy okazji MJ strzaskała pojemnik z pająkami. Które się wydostały na wolność. Dobra, szybko. Kolejny. Powoli, MJ, powoli. 1, 2, 3. Akurat musimy wyjść tamtędy, więc niestety. Okej. Tak, na wszelki wypadek. Wybacz. Ale dobrze, dobrze. Dobrze, że zabraliśmy ten paralizator, bo naprawdę był nam potrzebny. Okej. Wydaje mi się, że jemu, żeby na nas nie patrzył. Okej. Co to było? Dobra, dobrze, że się nie ruszyłem, bo teraz zobaczcie. O kurde. Nie idziesz tu, nie idziesz tu. Wydaje mi się, że powinniście. Przyślijcie tu więcej ludzi! No to co, diabła? Jesteśmy i do dzieła. Przyjąłem, zaczynam szukać. Muszę ogarnąć balkon. Dobra, został mi tutaj jeden. Sektor czysty. Okej, zaraz Spidey powinien tu gdzieś być. Och, szybko, MJ. Pete, jesteś tam? Wjeżdżam z Lexington. Nic ci nie jest? Będę za kilka sekund. Północny zachód. Silver Sable. Silver Sable. Skacz, MJ. Okej, Pete, gotów? Czekaj chwilę. Za późno. Ruszaj! O kurde. To jest zaufanie. Odbiło ci. Jesteś niesamowity. No, to było, powiem wam, szalone, ale efektowne. Takie zaufanie. No, ale teraz w niebezpieczeństwie są i MJ. Za dużo tego wszystkiego. Choroba Harego, Norman i Lee
Jeszcze doktor Octavius? Wiem. To moja wina. Znowu to samo. Nie jesteś w tym sam, Pete. Ja i Miles zajmiemy się Fist. Ty znajdź Normana i lekarstwo. Dzięki, partnerko. No i któż to przybył do Fist? Na ramieniu MJ. Pajączek. Dobrze, muszę pozbieramy. Muszę znaleźć surowice i wszystko naprawić. Musi być jakiś sposób, żeby dotrzeć do Lee i Otta. Przekonać ich, żeby dali sobie spokój z tą zemstą. Obaj zrobili tyle dobrego dla świata. Nie mogą tego zaprzepaścić tylko po to, żeby dopiec Normanowi. Okej, okay, Norman wyruszył po surowice. Lepiej dam znać Yuri. Mam nadzieję, że to dobre wieści. Najlepsze. Oscorp właśnie stworzył surowice. Lek? Szybko możemy podać go ludziom. Niedługo się dowiem. Są przy 10 i katedral. Czekaj. Właśnie się dowiedziałam, że w pobliżu ląduje helikopter. O nie, to może być śmigłowiec Normana. Wysłałabym do ciebie ludzi, ale żadnych nie mam. Nie martw się, dam radę. Wkrótce będzie po wszystkim, słowo. Dobra. Jaka sytuacja na Times Square? Punkt kontroli ruchu zabezpieczony. Wypatrujemy Spidermana. No. Goście z Sable zachowują... Sorry! Nie mam przy sobie dowodu, ale mogę udowodnić, co... Dobra, wszyscy. Muszę znaleźć sposób, żeby wykurzyć Sable z miasta. Raz na zawsze. No to chyba nie będzie takie łatwe. Dobra, już zaraz będziemy na miejscu. Ale jak widzicie, wszędzie polują na Spidermana. Chyba jedynie w Central Parku. W Central Parku jest najbezpieczniej, bo nie ma dachów. Nie ma strzelców, także... Dobra, ogarnijmy. Mówi się Wataha Wilków i Ławicary. A więźniów co jest? Blok? Nie mówcie, że zgadłem.
Dobra, to było dobre. Okej. Dobra, jesteśmy. Martin Lee. Otwórz to. A raczej Mr. Negative. Mamy Normana Osborna. Muszę się uporać z tymi demonami, zanim pójdę do laboratorium. Pora rozwalić snajperów. Dobra, to snajperów tak. Załatwimy ich pułapkami. Troszkę za daleko mi się wydaje. To też za daleko. Dobra. Załatwieni. Przedrzeć się przez te demony, zanim Lee zdobędzie surowice. Dobra. No. O kurde, powiem wam, że niebezpiecznie się robi. Zostali załatwieni przez Lee. Ostrzegałam cię, bohaterze. Okej, okay, to wszyscy? Wszyscy. Sable spełniła swoją groźbę. Ci goście raczej nie będą chcieli współpracować. Okej, okay, Silver Sable. Myślicie, że ja załatwiłem waszych kumpli? Chyba żartujecie! Szybko dostać do środka.
Naprawdę ci z Sable mogliby mi trochę odpuścić. Powinniśmy działać razem. Dobra, podsumowane. No to jeszcze nie. Sable i demony z głowy. Teraz do środka za linii. Dobra. Coś takie ciężkie. No, matko. Jeszcze ona. Katowałeś moich ludzi, niszczyłeś sprzęt, a mój klient stracił przez ciebie miliony. Daj mi jeden dobry powód, żeby cię od razu nie zabić. Słuchaj, ja nie lubię ciebie, a ty mnie. Ale Lee jest w tym budynku z twoim klientem. Jeśli czegoś nie zrobimy, zabiję go. Możemy walczyć ze sobą albo z Lee. Zdecydujmy się. Co zrobi Silver Sable? Odpuści. Czyli umowa stoi? Pomożesz mi uwolnić Normana. A później zobaczymy. Może być. I kompletnie odjechał. Uratuj Osborna. Porozmawiam z nim. Oj, nie mów przyjaciół. Okej, Lee. Dość uciekania. Pora to skończyć. Ojej. To jakiś obłęd. Muszę jakoś dotrzeć do Martina Lee, którego znam, który zbudował Fist. Okej, tu nie mogę tego chyba dotykać, z tego co widzę. No to zaraz. Mr. Negative. Nie no, stąd przyszedłem, więc tu akurat. Patrzę, czy da się tutaj gdzieś indziej, ale nie za bardzo. Ajajaj. No ale tutaj jest tylko wyjście, bo nie widzę innego. Czy coś ominąłem? Raczej nie ominąłem, chyba że tutaj coś mamy. No nie. To nie za bardzo wiem, czy do góry, czy na dół.
Tutaj na dół chyba, co? Tylko... Jak się przedostać tam? Dobra, mam. Mogę iść tylko w dół. O kurde. Martin, nie, co on zrobił? Co, mam skoczyć? Skoczymy. Odejdź, Spider. To sprawa między mną a Osborne. Wiem okay. O wypadku. Wiem, co stało się z twoimi rodzicami. Wypadek? Mówisz zupełnie jak Osborne. Moi rodzice zmarli przeze mnie. Przez to, co Osborne ze mną zrobił! To było dawno temu. Skup się na teraźniejszości. No tak. Chciałem żyć tak, by rodzice byli ze mnie dumni. By uczcić ich spuściznę. Ale bym to uczynił. Osborna musi dopaść sprawiedliwość. Nie dam ci tego zrobić, Martin. Lee pielęgnuje w sobie ból i gniew. To daje mu moc. Dobra, to już wiemy, że to zginęli rodzice od Martinelli. Chwilę wcześniej. To jest jedyna próbka. Nie! Nie, Martinie! Słuchaj, naprawdę przepraszam. To był wypadek. Ja... Próbowałem ci pomóc! Ty nie pomagasz. Ty się bawisz. Martin! To nie przywróci ci rodziców. Czemu ciągle próbujesz ocalić tego cholernego dupka? Próbuję tylko cię ocalić! Nie daj się ponieść zemście! Zwalcz ją! Okej. Rak toczy to miasto. Osborne zasługuje na sprawiedliwy osąd. Ty mu go nie zapędzisz. Nigdy nie przestanę. Thank you.
tobą! Oto kim jestem! Dobra. No, Martin. Zwalcz to, Martin! Możesz stąd wyjść! Nie. Osborn ma cierpieć! O kurde. A co, co? Pokonać demona? Ja nim jestem! Martin. Dobra. O, Martin. To już prawie koniec. Mam nadzieję. No. Pięknie. Moja wola jest silniejsza od twojej. Już cię zobaczymy. Nie mogę się poddać, ledwo zimę. No. Okej. Dobra, Martin. No. Dobra, musimy tych wszystkich pokonać. Wybaczcie, że nie mówię, ale no to pełne skupienie. I chyba kończymy Martina Lee. Jeszcze nie. To chyba to. Huh.
muszę zapłacić. Wiem. Ale to nie w porządku, Martin. Okej, chyba wiemy, kto idzie. Otto. Ostatni akt? Hej! Hej! Gdzie jest Otto? Uciekł. Nie martwiłabym się nim teraz. Jedźmy do szpitala. Nie, żadnych szpitali. Do wist. No i co, został nam Otto, który porwał Normana Osborna. Powiem wam, że no, akcja dość fajna. Dużo się dzieje. Fabuła jest bardzo fajna. Wręcz rewelacyjna. Jest Miles. Tu nie ma lekarzy. To kto tu rządzi? Ja głównie. Okej. Wyszedłem z wprawy, ale spróbuję. Przynieś maski i rękawiczki. Dobra. Wszystko to sterylne. Dziękuję. Podziękujesz mi, nie umierając. O mój Boże. Przeżyje. Musi odpocząć. Hej! Ostrożnie! Gdzie jest May? Dlatego też tak Peter. Mówią, że zostało jej mało czasu. Dokąd idziesz? Muszę znaleźć Otto Mazurowicę. Nie wiem, czy go pokonam.
Może i nie. Może Spider-Man potrzebuje pomocy Petera. Co? Peter skonstruował te ramiona, tak? Jeśli ktoś zna ich słabość, to on. Bierz ich, Tygrysie. O. Pajączek dostał się do... Fist. A Fist jest nie kto inny jak Miles Morales. No dobra. Nie. To też nie do. To może tutaj. Nie. Nie kto inny jak Miles Morales został gryziony przez pająka z laboratorium Oscorp. To samo przytrafiło się właśnie Peterowi Parkerowi w tym samym laboratorium. Dobrze. Czyli co? MJ ma rację. Stworzyłem interfejs neuronowy, więc mogę go też zniszczyć. Na pewno znajdę coś w laboratorium. Lecimy do laboratorium. Nie czeka nas ostateczna... Ostateczna rozgrywka z Otto Octaviusem. No i potrzebna surowica jest... Wiecie dlaczego? Między innymi dlatego, że ciocia May jest chora i nie ma zbyt dużo czasu, więc Peter też tu walczy z czasem o życie nie tylko cioci May. Witaj. Kurczę, muszę zmienić ten numer. Muszę opuścić Nowy Jork. To wszystko dało mi do myślenia. To, że ocaliłeś się od Borna mimo jego nienawiści. Wpłynęło na mnie. Muszę wrócić do domu i zastanowić się nad sobą. Kurczę, będzie mi brakować ciebie i twoich cyngli. Niestety moi agenci zostaną. Ja wątpię w sens naszej pracy, ale oni nie. A Osborne nadal im płaci. Przykro mi. Prawie dobra wiadomość. Niestety. Będzie mi brakowało tych twoich dziwnych żartów. Do zobaczenia. Co za dziwna, groźna pani. Uwaga, to twoja ostatnia szansa na ulepszenie sprzętu umiejętności przed zakończeniem. No właśnie, mamy teraz tu ostatnią misję. Więc zanim wejdziemy, to też ulepszymy sobie to, co możemy. Mamy 4 punkty umiejętności i powiem wam tak, że zwrotne rakiety, jak uda nam się złapać, to jak najbardziej. Jeden punkt, za którego no już nic tak naprawdę nie zrobimy, a zrobimy, patrzcie. Zostały nam 2 umiejętności, których no nie zrobimy już teraz, bo tu 2 i tu kolejne 2, to 4 musiałbym pobiegać po mieście. Ale w związku z tym, że faktycznie się ta misja, którą teraz wejdziemy, będzie jako ostatnia i... pewnie trochę czasu nam zajmie. Więc ja też sobie na tym odcinku skończę i... finał tej rozgrywki, finał fabuły, jak to się skończy, zobaczycie w ostatnim odcinku, w następnym. Mam nadzieję, że w ostatnim, następnym, bo nie wiemy, ile nam to zajmie tak naprawdę czasu, ale mi się wydaje, że w godzinie się zmieścimy bez problemu. W związku z tym ten odcinek nieco krótszy niż pozostałe, ale też około 40 minut
pewnie będzie miał, więc nie aż taki krótki. W porównaniu do pozostałych na pewno krótszy. Ale tak jak mówię, będziemy sobie to kontynuować w kolejnym odcinku. A na tym tutaj sobie zakończymy, więc dziękuję Wam za oglądanie. I do usłyszenia w następnym odcinku, najprawdopodobniej ostatnim z serii Marvel Spider-Man, przygoda Petera Parkera. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć.